Cześć, w dzisiejszym odcinku z okazji, że zbliża się Halloween, pokażę Wam, jak zrobić efektowne, łatwe i przepyszne babeczki dyniowe z kremem czekoladowym przypominające gremliny. Zaczynam od kremu czekoladowego, trzeba go wykonać dzień wcześniej wieczorem, aby kolejnego dnia był już gotowy. 300 ml śmietanki 30% podgrzewamy, a gdy będzie już bardzo gorąca, wyłączamy palnik i dodajemy 170 g czekolady deserowej. Zostawiamy masę na 2 minuty i po tym czasie dokładnie mieszamy, aż wszystko się połączy na jednolitą masę. Gdy masa będzie gładka, przykrywamy ją folią spożywczą w kontakcie i odstawiamy na całą noc do lodówki. Kolejnego dnia przygotowujemy babeczki, są zarówno proste. 230 g mąki, 170 g cukru i po łyżeczce sody, soli, cynamonu i proszku do pieczenia umieszczamy w misie miksera. Wszystkie suche składniki dokładnie ze sobą łączymy i teraz dodajemy mokre, czyli 400 g pire z dyni, 120 g oleju, 2 jajka i całość dokładnie łączymy. Nie miksujemy długo, tylko do momentu, aż wszystkie składniki się dokładnie ze sobą połączą. Jeżeli chcecie uzyskać jeszcze dodatkowy aromat, możecie dodać waniliowego. Ja zrobiłam to, gdy masa już się cała wymieszała. Można to zrobić na etapie dodawania mokrych składników. Jeżeli masa będzie odrobinę za gęsta, dodajcie 2-3 łyżki wody. Ja tak zrobiłam. Gotową masę przekładamy do foremek na babeczki za pomocą łyżki lub gałkownicy do lodów, wypełniając do 3/4 wysokości. Z tej porcji wyjdzie Wam około 16 sztuk babeczek. Dodam przy tym, że moje babeczki są dosyć małe. Pieczemy je w 170 stopniach na funkcji góra-dół przez 25 minut. Gdy babeczki się upieką, wyjmujemy z piekarnika i czekamy, aż ostygną, a gdy tak się stanie, za pomocą miksera ubijamy nasz krem czekoladowy. Robimy to do momentu, aż masa porządnie zgęstnieje i co najmniej podwoi swoją objętość. Powinno Wam to zająć 3-4 minuty. Następnie ubity krem przekładamy do rękawa cukierniczego z ozdobną tylką i wyciskamy na babeczki okrąg. Do środka dajemy łyżeczkę dżemu. Możecie użyć tutaj innej konfitury, najlepiej aby była lekko kwaśna, aby przebić słodki smak babeczek. I od góry robimy kolejny okrąg, tak aby zamknąć nasze nadzienie. Na sam koniec możecie je ozdobić. Ja wbiłam czekoladowe oczka i dodałam różki, które wykonałam z ćwiartki Oreo. Możecie je ozdobić jak tylko chcecie. I takie babeczki są już gotowe na halloweenową imprezę. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, czy wypróbowaliście ten przepis i czy Waszym zdaniem przypominają gremliny. Smacznego!